Cześć, witam Was w pierwszym odcinku Pomysły na Weekend. Jest to nowa seria na kanale Bielsko TV, w której będziemy prezentować Wam ciekawe miejsca do odwiedzenia w Bielsku Białej. Witam Państwa serdecznie w Muzeum Historycznym w Bielsku Białej, oddział Dom Tkacza, które usytuowane jest w historycznej części miasta na tak zwanym Górnym Przedmieściu. Obecnie jest to ulica Jana III Sobieskiego. Po obu stronach tej ulicy mieściły się kiedyś domy tkaczy, w których były produkowane fantastyczne materiały. To było w 100% rękodzieło. Przede wszystkim umiejętność tych rzemieślników spowodowała, że te materiały były poszukiwane w całym świecie. Teraz mogę Państwa zaprosić do warsztatu, gdzie to wszystko się odbywało, bo ten warsztat jest najważniejszy w tym domu. Najważniejszą maszyną w tym warsztacie to jest przede wszystkim warsztat krosno-nicielnicowe. Mówiło się też warsztat tkacki. To jest XVIII-wieczne krosno-niecielnicowe, na którym robiło się te fantastyczne sukna. Za pomocą tych prostych urządzeń, które tutaj Państwo widzą, czyli wijadło, kołowrót, szpulerz, snowadło, robił się cykl przygotowawczy przed nałożeniem osnowy na krosno, bo bez tego nie mogłoby powstawać nasza piękna tkanina. Do tkania poza krosnem osnową, która znajduje się, to te nici, które otulają krosno. Jest ich tutaj kilkaset. Nałożenie tej osnowy to była rzeczywiście wielka sztuka. Zajmowała czasami 12, a czasami nawet 2 dni. I do tkania potrzeba nam jeszcze czułenka. Cały ten proces, jeśli chodzi o tworzenie materiału, trwał kilkanaście dni. Sztuka materiału to było przede wszystkim do 1,40 m szerokości, a długość w granicach 20-21 metrów. I tak jak powiedziałam, to właśnie w tego typu warsztatach tworzyła się piękna historia karty naszego sukiennictwa. Stara fabryka, oddział Muzeum Historycznego w Bielsku Białej, jest obiektem należącym do szlaku zabytków techniki województwa śląskiego. Prezentujemy tutaj zarówno wystawę historyczną, pokazującą dzieje bielskiego przemysłu, zatytułowaną Od włókiennictwa do małego Fiata. Później nasi goście mogą obejrzeć film zapoznający z technikami włókienniczymi w fabryce włókienniczej, co się robiło, jak się pracowało. No i wreszcie główna część ekspozycji to są zgromadzone stare maszyny z dawnych zakładów przemysłu wełnianego, jakie w Bielsku tutaj pracowały. Kolejne witryny pokazują nam na przykład przemysł metalowo-maszynowy i inne branże. Podkreślamy też to, że Bielsko od połowy XIX wieku nie jest już tylko ośrodkiem włókienniczym, nie jest miastem sukienników, miastem przemysłu wełnianego, ale również mamy tutaj prężnie rozwijający się przemysł metalowy i maszynowy, czyli zakłady, które budują maszyny właśnie między innymi dlatego tutaj naszego przemysłu wełnianego, ale te maszyny eksportowane są praktycznie na całą Europę. Plan orientacyjny Bielska Białej, no, to jest przerysowany, powiększony oczywiście plan miasta z roku 1904 roku, dodatkowo jeszcze spolonizowany też, wszystkie opisy, dlaczego ta mapa jest taka cenna. No, ukazuje nie tylko miasto z jego najważniejszymi obiektami, nazwijmy to użyteczności publicznej, także kościoły, ale przede wszystkim ważne dla naszego muzeum, tutaj pokazane są i wynotowane wszystkie ówczesne fabryki dawnego Bielska oraz dawnej Białej. Okres PRL-u to jest oczywiście mały Fiat, produkcja małego Fiata, powstanie fabryki samochodów małolitrażowych. No już w okresie międzywojennym w Bielsku Białej, przede wszystkim w Bielsku, były firmy, które produkowały motopompy, pompy spalinowe dla potrzeb pożarnictwa. Tutaj między innymi taką jedną pokazujemy, tam drugą. No i oczywiście od tych pomp spalinowych już było dość blisko po wojnie do silników dla samochodu Syrena. No i wreszcie od 1972 roku mamy tą naszą legendarną fabrykę samochodów małolitrażowych, produkującą małego Fiata.
No i wreszcie wchodzimy na przędzalnię. Na przędzalni możemy się zorientować, jak to się działo, że z wełny owczej powstawały nam nitki przędzy. Do tego służyła właśnie przędzalnia. Tutaj ciekawe pomieszczenie, laboratorium przemysłu wełnianego. No, każda taka fabryka właśnie miała swoje małe laboratorium, gdzie badano między innymi jakość wyprodukowanych nitek przędzy. To jest zabytkowa snowarka z firmy Georg Schwabe. Na niej właśnie przygotowywano nitki podłużne tkaniny, czyli tak zwaną osnowę. Maszyna nie tylko, że w Bielsku pracowała, ale przede wszystkim właśnie, jak można przeczytać w międzywojniu, takie maszyny firma Schwabego dla tutejszego przemysłu produkowała. Jak wyglądała praca nad takiej maszyny, możemy zobaczyć w etapie tutaj z lat 30. fabryka sukna pana Jankowskiego. No i dwie damy obsługujące tutaj właśnie taką, dwie robotnice obsługujące taką snowarkę tutaj. Tutaj kolekcja krosien drewnianych, od najprostszych, krosna z epoki kultury łużyckiej, poprzez krosna drewniane, natomiast z prawej strony krosna mechaniczne. Tutaj mamy kącik nazwany farbiarnią, między innymi wielki kocioł, w jakim farbować można było wełnę, względnie niteczki przędzy. Natomiast dalej przechodzimy, jak można przeczytać, wykończalnia. To bonus, że tak powiem, ostatnia część naszej ekspozycji to jest, omawiamy produkcję kapeluszy. W Bielsku również istniały fabryki kapeluszy. Witamy Państwa w Muzeum Historycznym w Bielsku-Białej, w jego głównej siedzibie, w Zamku Książąt Cukowskich. Proszę Państwa, zapraszamy do zwiedzania naszego muzeum. Nie jest to muzeum zamkowe, od razu uprzedzamy na samym początku, dlatego że z niewielkiej spuścizny po rodzinie Sułkowskich pozostało nam skromna ilość pamiątek. Jedną z nich jest ta krata wejściowa, którą tutaj Państwo oglądacie. To jest również przepiękna klatka schodowa z całym mobilarzem, ale to będą również piece, parkiety XIX-wieczne, ościeżnice drzwiowe. Natomiast zobaczą Państwo bogatą kolekcję, zarówno dotyczącą archiwaliów, historii obu miast, terenu, regionu, kręgu, jak i zgromadzonych tutaj przede wszystkim dzieł sztuki od końca wieku XIV, po wiek XXI. Zapraszamy na przechadzkę. Zaczynamy zwiedzanie naszego muzeum od galerii portretów. I tu możemy zobaczyć przedstawicieli naszej społeczności mniej więcej na przestrzeni około 130 lat. Najstarszy prezentowany tu portret pochodzi z roku 1800, a powiedzielibyśmy najmłodszy z 1936 roku. Dopełniamy całość naszych ekspozycji, staramy się naszą galerię pokazać nie tylko jako przykład różnych rzeźb czy obrazów, ale także jako przykład rzemiosła, przepięknego rzemiosła artystycznego, dlatego że człowiek zawsze w naszym przekonaniu starał się otaczać przedmiotami i również rzemieślnicy byli artystami. Ta sala może wydawać się troszeczkę pusta, ale w tej sali odbywają się koncerty, wykłady, różnego rodzaju spotkania, więc ona jest taką przestrzenią również wykorzystywaną nie tylko w sposób taki bezpośrednio muzealny. Bielsko zostało takiego intensywnego rozwoju w połowie XIX wieku, kiedy tutaj przyszedł duży przemysł, kiedy tę produkcję rzemieślniczą przekształcono w produkcję już maszynową, manufakturową. Przychodziły liczne zamówienia z całego świata na sukna bielskie i bogaci przemysłowcy urządzali sobie swoje mieszkania, swoje domy, trochę na wzór właśnie książęcych pałaców. Układ naszej ekspozycji, jak już pewnie Państwo zauważyli, ma taki charakter, powiedzielibyśmy, historyczny,
pokazujemy zmiany zachodzące w sztukach, w stylach, w sposobie obrazowania i przyszliśmy do tak zwanej sali niebieskiej, gdzie prezentujemy głównie sztukę XIX wieku. Troszeczkę inną niż ten salon Biedermajerowski, który minęliśmy przed chwilą, mianowicie pokazujemy tutaj najciekawsze zgromadzone w muzeum przykłady XIX-wiecznego malarstwa polskiego i obcego. Kolejne przestrzenie naszego zamku, naszych przestrzeni muzealnych poświęciliśmy na sztukę po tak zwanym 1945 roku, dlatego że po II wojnie światowej nastąpiło dość znaczne przemieszczenie ludności bielskiej i białej. Wiele osób stąd wyjechało albo zostało zmuszonych do wyjazdu, wielu nie powróciło, ci, którzy uciekali przed zawieruchą wojenną, natomiast w ich miejsce przyjechali inni, tworząc bardzo ciekawe środowiska artystyczne. Gdzie można to nasze środowisko poznać w różny sposób i w różnych aspektach, ale nie tylko samo przebywanie w muzeum, do czego oczywiście zachęcamy, bo bezpośredni kontakt z obiektem nic nie zamieni, ale zachęcamy również do zaglądania na naszą stronę internetową www.muzeumbielsko.pl, gdzie w różnych zakładkach można i odbyć wirtualny spacer po muzeum, gdzie można zapoznać się z tysiącami eksponatów zgromadzonych w naszym muzeum, w takiej zakładce działalność naukowa Kwerendy. Zachęcamy też Państwa, żeby zaglądając tam wybierać artefakty, obiekty, eksponaty, z których Państwo zbudowaliby swoją opowieść i swoją muzealną historię. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, znajdujemy się w części ekspozycji stałej dotyczącej historii, częściowo również archeologii miasta Bielska, miasta Białej i okolic. Jest to część bardzo istotna z punktu widzenia zwiedzającego, ponieważ to ona umożliwia wizytującym nasze muzeum, zwiedzającym nasze muzeum dostarczenie jakby takiej podstawowej wiedzy dotyczącej sytuacji miasta, jego początku, zmian granic politycznych na tym terenie, no i tej niełatwej historii, jak gdyby, która tu się toczy na przestrzeni wieku. Początki naszego miasta w dzisiejszym układzie oczywiście urbanistycznym to właśnie obszar rynku, uliczek przyległych tutaj, spiętych linią fortyfikacyjną. Obszar niewiele większy od Grodziska w Starym Bielsku, obszar o powierzchni około 4 hektarów. Specyficzna przestrzeń, jak Państwo tutaj widzieliście, nasze kolejne sale ekspozycyjne, a raczej mają one charakter bardziej, bym powiedział, taki prestiżowy, bardziej elegancki. Natomiast tutaj, jak Państwo widzicie, te ściany zostały, że tak powiem, często odarte ze swoich wypraw tynkarskich. Po to właśnie, aby pokazać, jak bogata w sensie architektonicznym oczywiście jest historia miejsca, w którym się znajdujemy, czyli zamku. Zamku najpierw książęcego, a następnie zamku już magnackiego. Od lat 70. XVI wieku już kolejnych rodzin magnackich, które tutaj władały i zamkiem, i okolicą. Kwietnia zapraszamy Państwa w tej przestrzeni do zwiedzania ekspozycji, którą właśnie przygotowujemy. Będzie to duża ekspozycja poświęcona archeologii bielsko-białej. Będzie to swoiste podsumowanie 30 paru, a nawet jeśli chodzi o wcześniejsze pokolenia badaczy, tak naprawdę 80 lat tradycji badań archeologii samego miasta Bielska, Grodziska w Starym Bielsku i jego okolic. Ta przestrzeń wypełni się w tym okresie czasu wieloma elementami wizualnymi, ale przede wszystkim zabytkami archeologicznymi, które były pozyskiwane w trakcie tych długoletnich badań. Muzeum Juliana Fałata w Bystrej koło Bielska to wyjątkowe muzeum. Jest to dom, w którym artysta mieszkał ze swoją żoną i z trójką dzieci. Nie urodził się tutaj, on to miejsce wybrał. Obecną ekspozycję podzielono na dwie części. Mieści się w dwóch salach na parterze i pokojach na piętrze.
Zwiedzanie należy jednak rozpocząć już od holu, gdzie na filarze wypisane zostały słowa malarza. Potrzebny tu jestem dla dobra naszego kraju. Po obejrzeniu całej wystawy zwiedzający przekonują się, że to nie były tylko słowa, takie było jego życie. Kolekcja na parterze nosi tytuł Julian Fałat z paletą przez życie. Obejmuje bardzo bogate zbiory. Możemy podziwiać obrazy, rzeźby ukazujące członków rodziny, ale przede wszystkim dokumenty. Dyplomy, katalogi, wystaw, zaproszenia, pamiątki opowiadające o 76 latach życia artysty, malarza. Na klatce schodowej można zobaczyć fotografie rodzinne. Są bracia malarza, jest żona Maria Luisa Comello i dzieci Helenka, Lucjan i najmłodszy Kazimierz. Wystawa na piętrze nosi tytuł Julian Fałat, malarz i kolekcjoner. Najmniejsza sala to tak zwany pokój kolekcjonerski, w którym zgromadzone zostały zbiory malarza. Grafiki przyjaciół, figurki, pamiątki. Kolejne pomieszczenie to pokój kominkowy, w którym można podziwiać dwie prace z okresu berlińskiego. W sali niebieskiej dominują obrazy z okresu krakowskiego, bowiem w 1895 roku Fałat objął stanowisko dyrektora Szkoły Sztuk Pięknych w Krakowie, a w ostatnim pokoju sztaluga, stoliczek na przybory malarskie i walizka. Pokój ten pod koniec życia artysty pełnił funkcję jego pracowni. I tutaj na ścianach ukochana Bystra, zbocza Skrzycznego i Klimczoka, sąsiednie Wilkowice, rzeka przepływająca przez wieś, portrety sąsiadów. Kolekcja liczy ponad 80 obiektów. Są obrazy olejne, akwarele, litografie, rysunki oraz potężny zbiór archiwaliów.